potem, moi drodzy, rozpoczynam nagrywanie. Gdzie się respimy? No weź... weź sobie Huntera i resp się confirm na West. Tak. I teraz mi problem polega na tym, że na West się na wybrzeżu respisz. I biegnij lewą drogą, do, lewą stroną, lewym ramieniem do wybrzeża, to najprawdopodobniej dobiegniesz do takiej zatoki z trzciną. Ja zaraz zobaczę, czy to jest prawidłowa teoria. Huntera i mówisz, żebym się respił na... na iście, tak? Na łeście, no stary! O, kurde, kurde. No okej, okay, jestem. No i lewe ramię do tego. Do morza i lecimy. I dobrze lecisz, mówię? I wydaje mi się, że tu będzie taka zatoka z trzcinami, tam się spotkamy. Okej. Okay. Dobrze było, było, jakbyś mój live uruchomił i byś widział. Jak jesteś w lesie, się zrespiłeś, to podbiegnij do wody. Nie, nie, jestem przy morzu. No i chyba jest taka zatoka. Nie wiem, czy ma trzciny, chyba ma. Tylko żebyś nie był po drugiej stronie. Słyszałeś, stary, to, że Legia wygrała z Celticiem tak mocno i zostali dyskwalifikowani? Czemu? Bo są debilami. Nie rozumiem, za co zostali dyskwalifikowani? Że coś tam wpuścili zawodnika, który podobno miał karę na 3 mecze, nie? No. Ja dokładnie nie wiem, jak to było. Ale myślę, że widowie będą wiedzieć twoi. Powiem ci, tu nie ma trzciny w tej zatoce, ale jest zatoka. Okej. Okay. Znaczy, no, no powiem ci, stary, grubo. A już mi boję się, że będziesz po drugiej stronie tej zatoki i biegniesz jeszcze dalej, wiesz, o co chodzi, że ją przebiegniesz. Powiedz mi, taki, na przykład, powiedz mi takiemu Shaking, nie? Na szczacie, zobacz, co napisał. Powiedz mi, o co z nim, o co z tym tekstem chodziło, bo tak... Co to za świnia, a nie to żmiju. No, tak se napisał po prostu, weź go tam, możesz go zbanować i tyle, nie? To jest jakiś dzieciak, no stary, ty się przejmujesz, stary, opinią nastolatka, czy nie? Bo ja się na przykład mam wyjebane na takie teksty. No, nie, po prostu mnie interesuje, co, co on chce tym przekazać. To mnie też interesuje, wiesz? No on myśli, że jest spoko zajebisty, stary, że on to napisze, a ludzie na czacie powiedzą, wow, Shaking, wow, ale jest super. To takie, no tak się dzieci zachowują, no to, tak myślą, że to jest, wiesz, że szacunek, kurde, na dzielni będą mieli, bo tak powiedzą. No. Aha. No właśnie, wpuścili zawodnika w 87 minucie, miał podobną czerwoną kartkę, tam jakąś karę, nie? No, no i go... No i się oto Celtic przysrał, no i... Dlatego w Polsce lidzy tak potrafią. Nie rozumiem, to ci gracze nie... Dobra, już mi, ciebie tu nie ma, tu już tu powinieneś być w tej zatoce gdzieś. Że ja przebiegam jakąś zatokę, no. Pokaż, gdzie ty jesteś. Mogłeś się na północ zespawnować. Albo w zatoce się zrespiłeś i nie wiedziałeś nawet o tym i poszedłeś dalej. Wiesz, jak zatoka wygląda? No wie, no takie, no kurde, wgłębienie, nie? Dokładnie. Czyli może teraz... O, czekaj, bo widzę tą zatokę. Teraz chyba widzę, jak przebiegałeś przez taki szybki zakręt, nie? Nie wiem, no ja jestem za to, co. Ale ja ciebie nie widzę. A czy przy tej zatoce jest jakaś taka wieżyczka dalej? Jest wieżyczka dalej, no. O, no to na dobra, wzgórzu. Widzę ją, widzę ją, okej. Okay. Od której będziesz biegał do niej? Od... Ja biegnę za tobą, bo widzę twojego live'a na telefonie, ja biegnę za tobą. To się wracam. Rozumiem, że zaraz wybiegniesz za zakrętu, tak? Tak. I wbiegniesz do zatoczki. Ja się już wracam. Nowy patch do Foresta nie wolno. Nie, wydaje mi się, że to nie... Czej. To jest chyba fuck. Miałem identyczny widok, stary, jakbym biegł
Jeden tylko jak ty, dobra, nie? Dobra, ja idę na wieżę. Jest na szczycie góry wieża widokowa. Ja idę sobie na nią. Zobaczę, co jest dookoła. A, to ja wiem. Dobra, tu jest gdzieś jakaś wieża. Okej, okay, po prawej stronie będzie wieża. Ale to jest taka duża wieża. Kilka pięter ma. Nie taka mała wieża. A naprzeciwko ciebie jest wyspa? Nie ma żadnej wyspy tu u mnie. Ja jestem na wyspie, bo ta cała mapa to jest wyspa. No taka mniejsza to nie. Miał zawodnik na 3 kolejne mecze przez czerwoną kartkę. I w tym meczu, co grał Legia z Celticiem, był jego 4. meczem, więc teoretycznie mógł grać, ale nie, bo nie zgłoszono jego we wcześniejszym meczu skład drużyny, więc teoretycznie mecz z Celticiem był jego 3. meczem, więc nie mógł grać. Fakt. Aha, dobra, już czaję, o co chodzi. To są jakieś trzciny, jest jakiś statek, wrak statku. No ale miłe, nie znam tej mapy tak dokładnie, no mi się wydaje, że ty jesteś za bardzo na północ pobiegłeś, że byłeś po prostu po drugiej stronie tej zatoki się zrespiłeś na starcie. Wejdę na wieżę, może coś zobaczę, ale wątpię szczerze. My się nie znajdziemy, jak za daleko gdzieś odbiegniesz od tego respa, to się nigdy nie znajdziemy już. Rozumiesz? Taki jest problem tego, bo ja nie znam tej strony mapy. Bo ty mówisz, że ty nie dobiegłeś do żadnej tej, gdzie są trzciny. Nie, ja zaczynałem kiedyś, gdzie są trzciny, ale rozumiesz, my zaczynamy na całym... Ja nie wiem, jak szeroki jest ten spawn, na ilu miejscach my możemy zacząć. A ty nie dobiegłeś, ty nie byłeś za trzcinami gdzieś, nie? Byłeś przed. Nie, no to była pierwsza ta zatoka moja łysa, to była pierwsza zatoka, jaka tutaj w ogóle mi się oczy rzuciła. Dobra, brzmi, ja jestem i widzę tak. Ja się wracam jak coś, z powrotem biegnę. Bo ja biegnę dobra, brzmi. Ja widzę to główne miasto, do którego mam iść. I tu wszystkie spawny są blisko tego miasta, wiesz, chyba że źle pobiegniesz, czekaj, zaraz wracam. Chyba że źle pobiegniesz, to jesteś w dupie. Zaraz będę. No. Boże, ludzie, jem obiad, no ja pierdzielę, nie siorpię. Czy obiad, leczę sobie jem. Jesteś w gorące. No, biegnę z powrotem. No, ale nie wiem, czy ty tu dobiegniesz. Ja biegnę do tego miasta, tak czy siak, nawet jak padnę w nim, to nie ma problemu, bo ja się znów zrespię obok niego gdzieś, wiesz? Ty też się obok niego zrespiłeś, tylko nie wiem gdzie dokładnie, bo mówię, nie znam tej. Ta strona mapy jest zryta, bo masz brzeg i las i nie wiesz właściwie gdzie dokładnie jesteś. A ja jeszcze na tyle jej nie pamiętam, żeby po krzakach rozpoznawać. Może dojdę do miasta, wiesz, na mapę spojrzę, to znajdę te szuwary, już będę bardziej wiedział gdzie jesteś. Dobra.
Właściwie to będę szedł dokładnie od tej samej strony, z której ci kolesie mnie ostatnio zabili. Znaczy ostatnio, 10 minut temu do mnie strzelali. Dokładnie, ta piłka nożna to jest taka, że oni zawsze się przewracają, stary, od źdźbło trawy się potkną i udają, że ich boli. Dlatego, znaczy nie dlatego nie lubię piłki, nie lubię piłki dlatego, że jest nudna. Że ja po prostu 90 minut nie usiedzę na tym, jak oni sobie tą piłkę odbijają w jedną i w drugą stronę, to jest taka nuda dla mnie. Zresztą wolę cokolwiek innego pooglądać. Programy przyrodnicze lubię różne. Takie na przykład Życie, Żółwia Morskiego i tam 2 godziny jak żółw płynie i jego historia. Czy jakieś takie inne, nie wiem, Świat Roślin. Lubię takie naukowo, popularno-naukowe programy lubię bardzo. Ekonomiczne lubię, dokumentalne. To ja lubię w telewizji oglądać, ale piłkę nożną, no ludzie, dajcie spokój. Jeszcze jakbym, nie wiem, jakbym miał swoją własną drużynę, to może bym oglądał? Nie. Albo coś. Albo... Po prostu jesteś antysport. No tak, no. Znaczy nie, że antysport, no sport ogólnie jest spoko, nie? Ale akurat piłka jest strasznie nudna. To był vloga z zoo, ale ze zwierzętami. Ja robiłem ostatnio, z Kasią nie dawaliśmy vloga z zoo? Myśmy go nie dali. Dawaliście, no jakieś vloga tam kiedyś. Był chyba z zoo, właśnie. Nie zobaczyliśmy nosorożców, bo były już zamknięte, bo było późno. Hipopotamu. Dupa hipopotama, mówicie, była w tamtym vlogu z Kasią, to nie wiem. Oso, widzę przy tej wieżycy, co ty byłeś. No to se wejdź na nią, wielką, i zobacz, gdzie jest miasto. I się do niego udaj, a ja tu będę go przeszukiwał. Kurde, widzę typa. Okay. I to jest Ranger, on mnie będzie chciał zabić. Bo taka jest jego rola w tej grze. Żeby zabijać hunterów. Dobra, zabiłem go. Kurde, znów padnę od tego, od wykrwawienia. A nie, mam bandaże. Dobra, bandaże. Killersy. O kurwa. Drugiego zabiłem. Kurde, i się wykrwawiłem, no jebany, zawsze się to samo się stanie. Ale kurde, dałem bandaż na siebie, powinien, chyba że nie zdążyłem tego bandażu zaaplikować tak naprawdę, bo się ruszyłem. Fuck. No niestety, kurde, moi drodzy, ale draseczkowo było. Coż miło? Jeden dałeś bandaż, bo miał 2. Nie rozumiem, co to znaczy. Że dałem, bo mi 1 został, a miałem 2 na początku. Okej, okay, szybko. Dobra, żmił. Respię się i się centralnie w zatoce zrespiłem, więc zaraz będę w mieście. Dawaj, biegnij na wieżę, się spotkamy i razem pobiegniemy.
Możemy tak zrobić? Możemy, ale ty jesteś na tej wieży na pewno tej samej, co się drabinami tak, wchodzi tak, trzema. Tak, 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 już wchodzę do niej. To siedź tam na niej. Znaczy zejdź na dół, bo tam nic ciekawego nie zobaczysz. A lubisz są szłepsa cytrynowego? Nie piję szłepsa. To ty. Nie, bo ja w ogóle nie piję, wiesz, soda. Nie piję napojów takich gazowanych. Czemu? No to jest bardzo niezdrowe. O nie, strasznie dużo cukru mają. Ale lepiej pić cukier niż jeść. What? No ale przecież cię nie najem, kurde, piciem. No ale ogólnie no. Ja na przykład wolę jeść normalne rzeczy, nie jeść słodyczy, ale wolę pić na przykład jakieś fanty. Ale ja nie jem słodyczy, ani nie piję słodyczy. To ty słaby jak jesteś. Jak ja mu nie mogę tej wieży, nie widzę jej nigdzie, biegam na górkę, ale... Brzmi o problem, bo ja ciężarówka przejechała za oknem. Problem jest taki, że wbiegłem na tą górkę i nie widzę tej wieży, wiesz? Nie wiem, czy jej gdzieś nie ominąłem. Okej, jestem. Gdzie jesteś? Na wieży. No to ja jej nie mogę znaleźć, bo jej z dołu nie widziałem, wiesz? Zobacz na górę, co tam się dzieje. Dobra, że mnie w dupie. Nie widzę tej wieży. Musisz znaleźć miasto i iść w jego stronę. Nie wiem, ona gdzieś tu jest, ale gdzie? Pokaż, gdzie ty biegniesz. Musisz... No, gdzie biegnę? W lesie biegnę. Nie, tylko nie, gdzie to miasto, czyli... Chodzę na górę. Dobra, jestem pod wieżą, chodź. Chodzić? No. A, no, widać, okej. Lololo. Już mi ją babkę zapina na wieży. Dodajmy się do grupy od razu. No, dodałem cię. Jedziemy. Jedziemy se tutaj, co, Żmiju? No i teraz będę grać. Podążam za twoim pyłem. W jakiej to grze było, że tak się podążała za pyłem? Taka gra kiedyś była, tylko muszę przypomnieć, co to było za gra. Co mówisz? Taka gra kiedyś była, że się podążało za pyłem. Miałeś wtedy tak... mogłeś wyruchać. Wiem, to była taka kiedyś gra, była na Xboxa. Nie, na PS2, takim pieskiem się grało. Nie wiem, jak to się nazywało. A co, miałeś pył wyniuchać? No, pieskiem mogłeś... No, mogłeś niuchać za pieskiem. Znaczy, mogłeś wyniuchać innego pieska. Takim pieskiem się grało. Taka to była taka bardziej... Tam były koniki... Taka bardziej... Dla dzieci gra, nie? Wtedy małe były, to grałem. Pieskiem sobie grałem. Czy toż mijo, czy toż mijo? Tak toż mijo, tak to on podąża za mną. Z jego mistrzem w tej grze. Nauczy cię Żmiju życia. Chodź, 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 chodź. Ci kierki pójdą w ruch, a ciała naszych wrogów będą pod naszymi stopami. Żmiju, go, 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 go. Fajne? Lecę, lecę tutaj, podążam za twoim śladem. Myślę, podążaj, że zaraz zetrę go pośladem. Podążaj, Żmiju, podążaj. Niech cię ta droga nie zwiedzie, niech cię nie zwiedzie. Idziemy na skróty, bo znamy drogę najlepiej. To jest droga, którą musimy podążać. Podążaj za nią, podążaj, 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 podążaj. Dokładnie. Moi drodzy, na YouTubie pojawił się nowy film Zarobki YouTube. Jeśli ktoś coś dowiedzieć o zarobkach na YouTubie, niech wbija. Niech wbija. A na Twitchu też są zarobki? Ty możesz robić filmik o zarobkach? Tak. Twitch jest zarobki zabroniony? Nie.
To musi, że możesz. Ale nie chcę, co? Musimy najpierw znaleźć broń jakoś, słyszysz? Mhm. Co to za miasto jest? Tu można na koniach jeździć. Nie, no, stary, na swoim koniu se zaraz możesz pojeździć. A to jest boisko. Chodź. Do rugby. Wyciągaj sikierę, bo tu jeszcze draseczka się, stary, zaczyna tutaj. Nie. Ciągnąłem. I wchodzisz. Wchodzimy w nich jak masło. Okej. Draseczka, draseczka, draseczka. W tym budynku przed nami, nie w tym pierwszym, tylko w tym drugim, są skrzynki z bronią. Ja pójdę od drugiej strony. Nie. Chodzimy od razu, na pełnej. Chodzimy do pokoju. Patrz, ile ciał, stary. Chodzisz do środka, zamykamy drzwi za sobą. Jest gości, jest gości, jest gości na górze, jest gości na górze. Trochę, jest gości na górze, uważaj, są. Czekaj, ja broń biorę. Oh fuck. Kurwa, miałeś tu nie wchodzić, no miałeś poczekać, stary. No przecież ktoś musi osłaniać. Schodzi, schodzi. Gadaj do niego. What? Man, to man, what? Zajebisty, kurwa, że mił. Ja go zabiłem, dobra. Okej. Brzmiu, musisz tu wrócić, no. On Famasa miał, zajebiście. Famas to jest porządna broń. O fuck! Ktoś tu jest jeszcze. Bo drzwi się zamknęły, albo to ja zamknąłem. Brzmiu, czy draseczka ci pociekła? Musisz mnie teraz znaleźć. Nie poddawaj się. Dobra, lećmy się na łeście. Znajdź mnie. Lećmy się na łeście, konfir. West, west, west. Albo east. Jestem gdzieś tutaj. Ty, ja widzę twój znacznik. To dobra, biegnę do ciebie, to jest zarobiste. To, cześć, to? Widzę twój znacznik. Czy to wyobrażasz sobie? No tak. Teraz się nie zgubimy już nigdy. Już nigdy, nigdy. Czy ty to rozumiesz? Dobra, mam mapę. Mam magazynki do tej broni i mam ich 20 sztuk. Ja byłem sama tarczą. Ruchomą. Wiecie, no po całości, jeden za jednego, no. Czekaj, bo to jest Outlaw Heavy Pack. Mi się wydaje, że Outlaw... Cześć, cześć, hej, 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 ktoś zawołał. I nie, został zabity. To niebieżyńców. Kurwa, jaki kutas polski. Jebaniec. Zabiłeś go? O nie, two severe wounds, you need a surgery. Ej, ci wejdzie w plecy, kurwa, cię zabije. No nie mogę po prostu z typem. Nie zabił. No i mnie zabił. Wykrwawiłem się. Głupio stanąłem plecami, no i chciałem się odwrócić do tych drzwi, jak przeładuję rzeczy, wiecie, ale już słyszałem, że podchodzi. Może odpuśćmy sobie tę miejscowość, czy tam biegniemy? No jest najlepsza, tu jest Mordor w niej. Tak, ja stoję tyle do drzwi, ale zauważcie, że jak się odwracałem, to on ledwo co wchodził do tych drzwi. Tylko że sikiera ma dość długi zasięg. Dobra, zaraz będę w tym mieście. Ja się ciągle przy tej zatoce respię, a z tej zatoki wiem, gdzie jest miasto. Centralnie. No ja biegnę tam w swoją stronę. Sikiera ma taki zasięg gdzieś 2 metry może. Dość duży ma zasięg. I don't know what you did for me. Kiedy zagram w Darkfall? Nie wiem. Potem po streamie sobie pogram, bo wy płaczecie jak ja Darkfalla daję, bo... Macie za dużą draseczkę.
Może być, no może być. I don't know what you did about me. Okej, okay, już podchodzę do tego miasta, będę podbiegał, wiesz? No okej. Okay. Tam zajebisty był, wiesz, Outlaw Pack i to taki lepszy. Backpack duży. A, ktoś miał wyższy level, kto tam padł. No i pełno broni. FAMAS pełen amunicji. Ten, co ze mnie wypadł. Ale nie sądzę, żebym tam zdążył dobiec, wiesz, bo chyba ci wszyscy tam biegną w to samo miejsce i próbują się zlutować. Najdurniejsze było to, że Miu, że ty wziąłeś kurwa bez broni. Mówisz, że typ jest na górze, stanąłeś centralnie przed schodami i zacząłeś do niego wołać. Pokój. Przecież to było pewne, że on cię zastrzeli. Kolegi szukałeś, czy co? Może czekałem, może nie czekałem. Czemu ja cię nie widzę na mapie? No właśnie nie wiem. Ja się zaczepiłem na łeście i to stary nic nie ma, no. Strasznie daleko. No to przecież ja się zrespiłem i już jestem w tym mieście z powrotem, bo to jest, wszystkie te respy są obok tego miasta. Tak z 2-3 minuty od niego. Tylko jak w złą stronę pobiegniesz, to w życiu tu nie dobiegniesz, nie? To grałeś kiedyś w Insurgency, bo ja mam tą grę, kurde, wiecie. Ja nie wiem, to darmowa jest chyba, czy coś. Tak, czy płatna, czy nie. Chyba darmowa. Mój FAMAS ciągle tu leży, więc jest szansa. Kurde, nie to, tylko to. Teraz szukaj, co ten typ miał w plecaku, żeby się zabandażować. Kurde, muszę to militarne. Zjebane to jest, teraz nie przeładuję tego. Kurna, zapiłem chyba typa, ale padł. Redracha była dobra. Muszę te... Kurde, tego się tak nie da zrobić, wiecie? Się zaraz wykrwawię znowu. Co za gówno, jeszcze zombie do mnie idzie przez podłogę. Dobra, jest. Kurde, nie ma tu tych military. Ty, gdzie ten koleś to zostawił? Ten tego nie ma. Może ten nie ma. Kurde, też ich nie ma. On może u góry zostawiłem jakiś jeden albo dwa. Nic nie ma. No nie ma i się wykrwawię. Znów się wykrwawię. Fuck. Może ja je mam w plecaku jeszcze. Też nie, pewnie. Hunter, Confier, West, go. Okej, okay, Soshi, bo gdzie ty jesteś? Czekaj, ci nie idę na mapie też. Ja umieram, wiesz. Mogę tylko usiąść, ale się wykrwawię. Ale widzę tą. Nie mam militarnych bandaży. Wziąłem dużo painkillersów, zjadłem i usiadłem na ziemi. Nie wiem, to raczej nie pomoże. Szybciej się wykrwawię, niż odzyskam życie. Ale tu zaraz przyjedzie ten Steam Hunter, któryś, wiecie, Polak. I tyle. No niestety. Brzmi, 10. zgon mój już. Dawaj, jestem koło wieżyczki. Teraz jedziemy tam i zrobimy porządek.
Jest nowy poradnik na Twitchu dotyczący zarobków YouTube'a, to właściwie taka informacja. Wbijcie i na YouTubie. Wbijcie i zgadnijcie, i tam jest takie pytanie, zadaje ile się zarabia na 1000 wyświetleń film. Możecie sobie zwiąć i się pobawić. $1. Proszę mi to musisz tam w komentarzu napisać, później obejrzeć film i się dowiedzieć. Jestem koło wieżyczki, jak coś są. No to biegnij do miasta. Ale nie, ja wolę stąd wbić, wiesz? No, ale ja już biegnę do miasta, jak jestem po przeciwnej stronie. O, okej. Czekajcie. Dobrze, pobiegłem, bo już nie wiem, tam gdzieś jest to miasto. So, mam pytanie. Wiesz może, co zrobić w sytuacji, jak co jakiś dzień wywala mi internet i pisze serwer DNS, nie odpowiada? Nie IP na sztywno, tylko ustaw DNS na sztywno 8888, DNS-y googlowe. Ustaw sobie DNS-y z Google'a i może masz właśnie, ci wywala te wasze DNS-y, to te googlowe powinny pomóc. Nie cały czat mnie prosi zmień grę. Jest 1200 osób na live, moi drodzy. I to, że 20 osób na czacie napisze, że chce zmianę gry, to wiecie, jak mnie to... Nawet mnie to nie rusza za bardzo. Ale wam dogadał. Yeah. To wiesz co, jak możesz tak do swoich ludzi? Moi ludzie to oglądają właśnie Breaking Pointa, a 20 osób się, wiesz, myśli, że jak będzie spamować, to zmienię grę. Bo im się nie podoba akurat, nie? A 1180 osób będzie teraz, wiesz, niezadowolony. To niestety nie wiem, co poradzić, jak ci nie pomagają DNS-y googlowe. Możliwe, że to ten, bo jeśli dajesz diagnozuj problem i piszesz, że DNS nie odpowiada, coś tam, to zazwyczaj wcale nie jest DNS, tylko po prostu internet ci nie działa. Wyłączyli serwer i tyle. Po prostu nie masz internetu. Ale ty widzę, że piszesz na czacie, więc chyba, że piszesz z komórki. Ja, Kuba 654, dobra, cyganie, ryj. Uuuu. Ja, ale cię zjechał. Patrz, kto mnie zjechał, jaki Kubal? Kuba 654. Nie widzę, czekaj, gdzie dobra, to jest na dole? Dobra, cyganie, ryj. Trochę wyżej. Ankietę zrób. Wyżej, jeszcze wyżej. Dobra, cyganie, ryj, to było do ciebie, Żmiu. Aha. I teraz musimy bana dać. Nie. Ja nie cygan. Ja Romun. Czemu tego gościa z mikrofonem dziwią hejterzy w internecie? Kto to jest gość z mikrofonem? To ja jestem z gościem z mikrofonem, czy jakiś inny? Może ja? Może ty. To jesteś w przemieście? No tak, jestem. Od tej strony wieży. Będę za sekundę przy tym budynku, gdzie padłem. Nie wiem, czy tam w ogóle podchodzi, wiesz. Oj, widziałem, biegłeś. Stań w miejscu. Ale no, sobie, to jesteś ty? No stań w miejscu, biegniesz? Poszli, bo. No, jesteś czy cię nie ma? No nie wiem, co bym się chyba test bossu, halo. Halo. Cóż mi. What the fuck? Ogarnij se, kurde, TeamSpeak'a. Żmiju, tu jestem! Że w grze usłyszę. Halo? No jesteś, Żmiu. Halo? O, co się stało? Halo, Soul, traciłem cię. No to kurde, ogarnij se.
Chyba, że w ogóle mikrofon nie działa, nie? No działa. Halo, są. Po co, come on? Będziesz miły, jak go zabije sikierą i co? O, halo, słyszysz? No słyszę cię, jesteś w środku z bronią, czy to nie ty? Nie, nie, nic nie mam. No to nie, u kurwa, to ty mnie bijesz sikierą, czy inny? Nie, nie, nic nie bije. Kurwa, kto wygrał? Ja oczywiście, tylko teraz jak to przeżyć? Ja będę ja znów w Rzymie upadam, wiesz, na śmierć. No i padłem, wykrwawiłem, dwóch zabije mi się, wykrwawiłem. Co ty masz z tym TeamSpeakiem? Nie, nagle wszystko się włączyło, cały dźwięk, wiesz? So, załóżmy, że PewDiePie ma 1,6 miliona wyświetleń na filmie, czyli za jeden film ma 2000 zł. A czemu 2000 akurat? Dwa filmy dziennie. Czemu 2000? Ile to jest? 1,6 miliona? On tam może mieć z 2 dolary za reklamę, może 3, może 4 za 1000 wyświetleń. Czyli raczej będzie miał za 1000... Za taki film nie będzie miał 2000 zł, tylko prędzej będzie miał jakieś 10 tysięcy zł za taki film. Gdzie nie porównuje się PewDiePie do polskich kurnych zarobków? Przecież oni mają inne stawki w ogóle, mają jednak z 2-3 razy wyższe stawki. No oram ich dzisiaj, tylko nie umiem przeżyć tego orania, rozumiecie? Ja zaorałem to pole już wielokrotnie i zawsze na koniec upadłem. To jest, jak tu nikogo nie ma już wtedy. tysięcy miesięcznie zarabia. No to już możliwe, bo jeśli zarabia 10 tysięcy na jednym filmie, ma dwa filmy dziennie, to gdzieś jakieś 160 tysięcy z samego YouTube'a może wyciągnie, tak? Miesięcznie, no. Moi drodzy. Ja też jestem, czy on to wszystko sam robi, czy ma jakichś ludzi do pomocy? Na pewno ma ludzi. Jasne, że ma ludzi do pomocy. Chciałoby ci się to samemu robić. No nie ma czasu na takie rzeczy. Znaczy wiadomo, że robi sam, nagrywa, tak? Ale później ktoś mu to montuje, wycina, skleja, ogarnia kanał, ogarnia Facebooka, ogarnia wiadomości, wiesz, wszystko. No. Już później nie masz, wiesz, nie masz czasu na taki ten... No, brodaty. Ulubiony informator o najnowszym filmie na YouTubie. Przejdźmy przez to drzewo, a nie omijajmy je. Nie będzie nam drzewo mówiło, czy możemy przez nie przechodzić, czy nie. Hehe, zabiłem tylko. Na glebę leszczu. No to jest ten famasem. Szkoda, że te ciała znikają. Ciała znikają, ale po jakimś czasie, to jest jakieś 15 minut. 20 może, pół godziny. Stary, mam ich. Ja muszę. No tak, ja zgarniam za nich punkty, oni za mnie nie. Rzeczywiście tak jest. Gdzie ty jesteś? Masz mojego famasa? Tak. No to w tym mieście musisz się gdzieś schować, bo zbadniesz zanim ja tam podejdę, a musimy się spotkać i uciekać stamtąd, wiesz, jak najszybciej, bo tam jest za duży burdello. Bum bum. Czaisz? Dokładnie, burdello bum bum tam jest. No to chowam się gdzieś, okej. Okay. Ale wiecie, brodaty nie będzie żył wiecznie i kto wtedy będzie informował o nowych filmach na YouTubie? A czy jak ten film na YouTubie się wyświetla, to czy jest informacja, że ja mam live'a? Powiedzcie mi. Na początku. Bo ja jej nie widzę. Co, moi drodzy, jesteś w stanie sprawdzić, czy mu się wyświetla informacja, że Sushi Boy is live right now on Twitch? Coś takiego? To jest najgorsze, że nie słyszę dźwięku z gry. Potem jak mi wywaliło słuchawki. Czekaj, bo ja włączyłem swojego streama i wy go słyszycie. Chyba. Już go wymutowałem.
Pod tymi schodami nie było już tego lutu, nie wiem, gdzie moje ciało zniknęło. Mi się to nie wyświetla. Idę się zrobić. Idę sam zrobić się koniec. Nie ma. Brodaty, od ciebie bym ten. Ja się tutaj w lasku zatrzymuję na chwilę. I sprawdzę tylko na Twitchu w ustawieniach. Czy ja to mam na pewno zaznaczone, ale ja to miałem zaznaczone, powinno być. Connections. A kurde, nie było tego zaznaczonego. Czemu tak? Dobra, teraz powinno być, wiecie? Ja streamuję bez tego, kurde, myślę, mówię sobie, ale fajnie, ludzie będą moje filmy rano oglądać. I przy okazji się dowiedzą, że jest ten, że jest na Twitchu live. Gdzież mi poszedł on stra... Co on powiedział? Czy on kupę idzie? No nie ma sensu zabijania kogoś i wykrwawienia się, ale nie widzę tu na razie innej możliwości, bo tak to mniej więcej wygląda. Zaraz spróbujemy się stąd wydostać ze żmijem i już nie będziemy się wykrwawiać non stop. Chyba. Da się stąd wydostać z tej wioski. I tyle. Kurde, ja dalej puszczam tego swojego vloga, przepraszam was. Teraz jest, tak? Włączyło się. No i zajebiście, i o to właśnie chodzi. Bo ja tu liczyłem, wiecie, ja... Mimo, że na Twitchu nie ma aktualnie reklam, nic na tym nie zarabiam, to jednak streamuję na nim. Dlatego, że jakby tutaj community, tutaj wy jesteście, tak, moi widzowie, mógłbym zmienić na inną platformę streamerską, co mnie tam męczą. O, chodź do nas, streamuj. Chodź do nas, bo teraz już to tak się mniej więcej odbywa, że do nas, do streamerów piszą inne firmy i chciałyby, żebyśmy tam streamowali. No ale mi się nie chce przenosić, zwłaszcza, że właśnie podoba mi się na przykład ta opcja, że moi widzowie na YouTubie, których jest wiele więcej niż tutaj na Twitchu, mają info o tym, że ja streamuję, no ale to mi się odznaczyło, nie wiem czemu. I to słabo. Ty przed chwilą miałeś reklamę, bo wlazłeś na streama, to są pre-roll ady. To nie są zwykłe reklamy puszczane, za te pre-roll ady się nic nie zarabia prawie. No i gdzie ty jesteś, Żmiu? Bo ja jestem w środku tego wioski i się boję, że zaraz mnie ktoś zabije. Gdzie jesteś? Na dachu leżę. Na dachu czego? W budynku. Ja pierdolę, Żmiu, upośledzony jesteś, na którego budynku? Biegam w kółku. Mam taki budynek, jakby sklejony z dwóch części i na górze możesz przejść przez taki mini mostek. No dobra, to ja tam idę. Dobra, wejdź z tego, widzisz, z tej wioski jest takie wyjście, jest taka szopa z czerwonym dachem. Droga prowadzi do niej. No. Weź się obkręć, no to wychodź w tamtą stronę. Już tu biegnę. Tu jesteś w tym budynku. Dobra, widzę cię, chodź. To ty? A, to chyba był gość, wiesz, gdzieś za nami, tak mi się wydaje. No czekaj, bo cię dodam do znajomych, zanim się pozabijamy. Chodź. Chodź, wybieg i uciekaj, uciekaj. Pieprz to miasto. Uciekamy stąd. Schowaj broń, żebyś szybciej biegał i biegniemy. To nie słyszę cholera dźwięków z gry, denerwuje mi to. Czemu z grubokrojonym nie gramy? Bo grubokrojony jest nad morzem. Ostatnio pisał na czacie, że pozdrawia. Aster, cześć Sushibo, skąd wiesz, że teraz nie ma reklam? Mógłbyś puścić jedną lub dwie teraz, by się upewnić? Aster, ale ty będziesz miał reklamy, bo ty jesteś w UK. I wiesz, że Twitch wie, że jesteś w UK. Swoją drogą, Aster, ja ci mogę wysłać... To wystarczy, że ci wyślę statystyki z tym, ile ja reklam puszczam, a ile na tym zarabiam. I zobaczysz, że ci się to nie kalkuluje, bo jeśli ja puszczam, robię ileś tam, nie wiem, przez 6 godzin streama, nawet jakbym puszczał co godzinę reklamy, a puszczam co pół, to jest 6 razy 3 minuty, to jest tych reklam 18 minut, prawie 20, a ja na tym 10 dolców na przykład zarabiam. To się chyba nie kalkuluje trochę, nie? Uważaj, bo koleś biegnie w naszą stronę. Widziałem, okej. Po lewej. Wyciągnij broń.
Za szopą gdzieś. Zaraz mogę puścić, wiesz, Aster reklamę. Zrobię przerwę reklamową i puszczę reklamy. Po prostu. Ale mówię, ty jesteś w UK i ty dostaniesz te reklamy. Musiałbyś się zalogować. Musiałbyś przeglądarkę tak zmodyfikować, żeby myślało, że jesteś w Polsce. Gdzie on jest? To gdzie był? Chodź, wybiegamy stąd. Już nie będzie. Tu jest! Fuck! Leży. Dobra, dostał. Ja go zabiłem. Mam krwawienie. Jak masz bandaż, to... Dobra, mogę się zabandażować. Zajebiście, nie zginąłem. Po raz cię postrzegłem, wiesz? Chciałeś zrobić wgląd do moich statystyk, to zrób wgląd do moich statystyk, bo moje statystyki to nie tylko dzisiaj, tylko nie ma reklam od tygodnia, od... Powiem tak. Kto to jest ten Aster? To jest pracownik Twitcha w Londynie, ale Polak, wiesz? Mhm. Od 1 czerwiec, lipiec, od 1 sierpnia nie ma już reklam nawet rano. Nawet rano. O, tyle powiem. Weź sobie lornetkę, co? Okej. Zresztą, no ale jak możesz wejść do moich statystyk, to zobacz sobie w statystykach, ile ja puszczam reklam, a ile za nie dostaję. Możesz jednocześnie spojrzeć na statystyki sprzed na przykład w takich miesiącach, kiedy były reklamy. I wtedy zobaczysz, że za taką samą ilość reklam dostaję tam na przykład 5-krotnie więcej, tak? Dobrze, jeżeli ja się przeloguję. Czasem jest tak, że jedna reklama poleci na przykład. Jak się przelogujesz, to powinieneś żyć, ale nie wiem, czy jak się przy mnie przelogujesz, to czy się nie zabije. Ale my jesteśmy w grupie. Ja bym się przelogował, bo nie słyszę dźwięku z gry, wiesz, i to się trochę tak surowo gra. Mogę puścić, chodź się schowamy w tym. Ty się przelogujesz, a ja się tu gdzieś skitram w lesie, okej? I zrobię przerwę reklamową. Tym ludziom, którzy są w Londynie czy gdzieś, to powinny polecieć ten, jakieś angielskie reklamy, nie? Chyba, że Twitch to po języku przeglądarki raczej nie, bo ja miałem amerykański i nie dostawałem polskie. Po jakichś tam cookiesach czy po IP te reklamy lecą. Więc ja się położę teraz i robię przerwę reklamową. 3 minutki przerwy, 5 minutes break, przerwa reklamowa. Zobaczymy, komu poleci ile. Powinno 6 reklam polecieć, jeśli by były. Mi nie lecą żadne, nie wiem, że niektórym coś tam czasem leci. 3 minutki przerwy, 5 minutes break.
Dobra, moi drodzy. Ja wracam do was, bo no, odpuściliśmy te reklamy, których oczywiście nie było, aż Żmiju wrócił z powrotem. Ja do tych budynków podbiegam, Żmiju, okej? Okay? Ja też. Dobra, widzę cię, stań w miejscu, to cię dogonię, bo jestem za twoimi plecami. Kulisy streamowania. Właśnie gadaliśmy na czacie z Asterem o tym, że ten, że właśnie, że tych reklam nie ma. Aster powiedział, że się z tym zwróci do przełożonych, jakby w Twitchu. Ale prawda jest taka, jakby co tu można zrobić. No jedyne co, to po prostu Twitch by musiał się postarać bardziej o reklamy z Polski, czyli nie wiem. Nie wiem, wiecie, zazwyczaj to firmy czy agencje reklamowe się raczej do Twitcha odzywają. Może na przykład ktoś z Twitcha by musiał, nie wiem, się kontaktować z polskimi agencjami reklamowymi i próbować coś więcej załatwić, tak, no. Ale wydaje mi się, że teraz nikt tego nie będzie robił, ani nie ma nawet co na to ten, bo jeśli Google przejął Twitcha, to wydaje mi się, że w niedługim czasie, bo już się zmiany zaczęły, dość nawet szybko, myślę, że w niedługim czasie będzie chciał Twitch tego. Oraz odlecimy? Będzie chciał, na Twitchu będą leciały reklamy z AdSense'a, tak mi się wydaje. Te, które jest, są normalnie na tym, na YouTubie i w ogóle na różnych stronach internetowych i tak dalej. I teraz, moi drodzy, są dwie możliwości. Albo zrobią standardowy system AdSense'owy, który jest całkiem inny niż obecny system na Twitchu. Obecnie każdy streamer na Twitchu ma stałą stawkę za reklamy, 3,5 dolara za 1000 wyświetleń reklamy. Jeśli poleci, oczywiście. Mówiłem o tym na YouTubie w ostatnim swoim... poradniku. I wtedy AdSense nie do końca będzie działał tak jak na YouTubie, bo na YouTubie jest aukcja reklam, czyli który reklamodawca da więcej, tego reklama się wyświetli, tak? No ale niektórzy... Więcej to nie znaczy więcej niż 3,5 dolara, tak? A przecież oni muszą na tym zarabiać, nie mogą nam więcej płacić niż dostają za reklamy. No i teraz są dwie opcje, albo na Twitcha będą szły tylko reklamy po tych stawkach większych niż 3,5 dolara za 1000, tak? Po prostu będzie to Google tam z AdSense będą sprawdzać, znaczy będą kontrolować, która reklama jest na jakiej stawce i tylko te droższe wyświetlać na Twitchu. Albo umowy zostaną z partnerami zmienione i będzie podział procentowy, tak jak jest na YouTubie, 50 na 50 czy 60 na 40. Ale wtedy może się okazać, że jakby reklamy są zawsze, ale się na nich dość mało zarabia, tak? Bo jak w dzisiejszym poradniku na YouTubie mówiłem, za 1000 wyświetleń reklamy na YouTubie się w Polsce dostaje nie więcej niż dolara. To jest różnica między 3,5 dolara a dolar, tak? I to całkiem spora. No. Z drugiej strony Twitch ma najlepsze jednostki reklamowe, bo znaczy najlepszy format reklamy, bo format reklamy na Twitch to jest zazwyczaj nieprzewijalny. Nieprzewijalna 30-sekundowa reklama wideo. I te reklamy na YouTubie mają stawkę po kilkanaście dolarów za 1000 wyświetleń. To można sobie sprawdzić w analityce. One są najdroższe. Co? Ten PewDiePie to ma naprawdę, kurde, miliard kasy. Ja ci tu mówię o technicznych zagadnieniach, a ty o pieniądzach, stary. No nie, no bo stary, naprawdę, jak ty mówisz, że on za 1000 wyświetleń ma 3,5 dolara, no na pewno ma jeszcze chyba więcej. Kto ci powiedział, ale gdzie on? Streamy robi? Nie, no ogólnie chodzi mi... Znaczy, na YouTubie tak mówisz, że za 1000 wyświetleń jest... Nie. Żmiju, w ogóle mnie nie słuchasz, stary, przekręcasz i później będziesz głupoty ludziom opowiadał, co usłyszałeś u mnie. Wyraźnie powiedziałem, że 3,5 dolara jest na Twitchu, tak? Aha, na Twitchu. Oho, no i później taki Żmiju i jeden z drugim usłyszą coś, co ja nie powiedziałem i idą mi głupoty, będą gadać. Przepraszam, no. Żmiju, weź. A ile masz na YouTubie? Za 1000 wyświetleń. Ile mam co? Na YouTubie. Czego? Wyświetleń. 900 tysięcy miesięcznie, gdzieś 800-900 teraz. A ile ma a ile tam jest stawka? Teraz jest gdzieś
$0.6, bo no, są wakacje i rzeczywiście są niskie stawki. Zresztą zajrzyjcie sobie na YouTube'a i zobaczcie, jak reklamy się wyświetlają. Coraz gorsze, już nie jakieś tam, wiecie, nie wiem, reklamy samochodów, jakichś, nie wiem, produktów spożywczych polskich, wiecie, tam kucharek, knor czy jakieś inne, tylko lecą reklamy jakieś super loteria internetowa, kup u nas los za 2 złote, a coś tam, wiecie, to już takie chyba najgorszy rzut reklamowy. Mietek skarpeta, no nie o to chodzi, żeby być pewnym stawki swojej $3.5 na 1000, bo ta stawka jest, ona jest za 1000 wyświetleń reklamy, a jak nie ma reklam, to po prostu to nic nie dostajesz, nie? To nie jest pewna stawka. To znaczy, ona jest pewna, jeśli chodzi o ilość reklam, ale ilość reklam nie jest pewna. I teraz tak, możesz mieć stawkę $3.5 na 1000 i nic nie zarobić, bo nie ma żadnych reklam, a możesz mieć na przykład z AdSense'a stawkę $0.5 za 1000 i mieć te reklamy. To już, to moim zdaniem lepiej mieć $0.5 niż nic, tak? No zobaczymy, zobaczymy, co zrobi Google. Jak wiecie, Google to jest agencja reklamowa największa na świecie, a nie wyszukiwarka, ani Google Maps. Oni wszędzie, cały zysk Google'a polega na reklamowaniu, więc jeśli kupili Twitcha... No fakt, co to jakieś biega koło mnie. To tylko po to, żeby przejąć jakby ten segment rynku i... Ktoś coś gada? Po polsku? Tutaj gościu. Chodź, go zrobimy. Chodź! Gadaj do niego. Gadaj chodź do niego, zagaduj go. Chodź. A to jest Polak? Znaczy ze mną, chodź. Powiedz mu, żeby się położył na ziemi. Widzę cię? Gdzie on jest? Po mną biegnie. Chodź, kolego. Chodź. Czekaj, żeby się plecami do mnie odwrócił. Chodź do sklepu. Powiedz, żeby ci popatrzył prosto w oczy. Gdzie on jest, bo go nie popatrz widzę. Popatrz się prosto w oczy. Kurwa, no nie od tej strony stoisz. Co za ciul z ciebie, Żmiju? Czy ty jesteś... No, no, dużo bardziej niż... No to. Ktoś wam nie strzela. Ktoś wam nie strzela. Ja nie chcę to strzela. Uważaj. Nie strzelać. Kto to jest? Musisz zginąć. Musisz klęknąć i zginąć. Słyszycie mnie? Nie strzelajcie. Słyszę cię, ale muszę cię zabić. Chyba, że zaśpiewasz piosenkę życia. No hej, jestem dwa... Nie, dobra, Żegnaj! To był mój ostatni strzał, musiałem to zrobić. Ostatnia kuczka. Żmiju, powiem ci, że się zrehabilitować. Chodź, idziemy na lotnisko, bo tutaj jest obok. Dobra. Znaczy trochę dalej. Koleś nie zaśpiewał, po pierwsze nie zaśpiewał tego, piosenki miłości, a po drugie stoi, nie krzyknął. Jak chciałem od początku, co chciałem, Żmiju, powiedzieć, jeśli ja mówię, żebyś ty powiedział typowi, żeby się popatrzył w oczy, to nie kuźwa po to, żebyś stary stanął do mnie plecami i powiedział, popatrz mi w oczy, tak, że jak koleś się popatrzy ci w oczy, to mnie widzi za twoimi plecami, tylko kompletnie w przeciwną stronę, nie? Odbiegniemy, stary. Stary, chodziło o to, żebyś wykorzystał stary motyw RPG, żebyś wykorzystał motyw RPG, stary, i go zabiliśmy. To wyobrażasz, to była ostatnia kulka i ona starczyła na niego, to była ostatnia kulka na świecie, wyobraź sobie. Ja no, chyba twoje jajce ostatnie, stary. Ja skróciłem jego cierpienia. Ale stary, kuleczkę dostał w łeb. Dobry to było, podobała mi się taka strika. Pęk! No, Żmiju wygrał. No, a tak to mnie wyzywacie, ludzie. Widzicie, ja tu kurę troszeczki robię, tak to mnie wyzywacie. No jak ja to mam... No, troszeczki wykręcać. Moi drodzy, co wam chciałem powiedzieć... Co? Widzisz, jak on dostał? Widziałem, stary. Znaczy, nie patrzyłem, jak strzelałeś, ale jak się odwróciłem, to mu ciało opadało akurat. Czy jakoś tak. Moi drodzy, dzisiaj na Facebooku swoim www.facebook.com/soushibo daję wam info, bo zauważyłem na G2 Arena fajną promocję, jest na Sang Freud, taka gra, bardzo fajna, to jest taki trochę jak Turret Defense Klimat, ale biega się takim drwalem gdzieś tam w zimowym świecie leśnym i broni przed wilkołakami. Gra ma fajną fabułę, fajny klimat taki, fajną, zajebistą muzykę. Kosztuje jedyne 6 zł, więc jeśli ktoś chce, to niech tam wejdzie na mojego Facebooka i sobie zobaczy. Jest tam trailer z niej i tak dalej. Może go zainteresuje. Ja w tę grę grałem i mi się bardzo podobała, dlatego postanowiłem, że jak jest promocja, to wam dam o niej info. Oczywiście macie tam też informację o moim kodzie SOUL, -3%, możecie go wykorzystać do kupna tej gry. To wam zaoszczędzicie chyba jakieś 10 groszy na tym.
Ale są. Was kutasiarze są. No trochę jesteśmy tacy kutasiarze, ale jest jedna zasada, że... Krzczy się soi. Ja bardzo nie lubię, po pierwsze bardzo nie lubię, jak ktoś z nami, no wiecie, jakiś stream hunter ten nas znajduje, nawet jeśli jest pokojowo nastawiony. Nie lubię tego po prostu. Nie no, ja wiecie co, powiem wam szczerze, się źle czuję teraz, na sercu mi to siedzi, so. Wiecie, jeśli koleś do nas wybiega na nas, gada po polsku i ma broń schowaną, no to wiadomo, że ogląda streama i że wie, kim jesteśmy. Ja nie lubię czegoś takiego. Lutujemy tutaj? Ja chcę, żeby się każdy zachowywał naturalnie, mógł odegrywać, nie wiem, RPG, full RPG, upośledzonego huntera mógł odgrywać, czy coś. Ale on nie, on chciał po prostu się wbić do naszej ekipy i z nami sobie pewnie pobiegać, no. A to nie o to chodzi, no. Tak? O, lutujesz to? No i co tam? U, skrzyneczki są. No, można lutować coś. U, shotgun. Nie. Yeah. Czy ja mam mapę, czy ja mam kompas? I famas jest. Kompas. Masz co tutaj famasa do swojego. O, ja mam amunicję chyba do tego, czekaj. Jakąś amunicję zebrałem, nie. A coś tam mam amunicji. A famas... Wybierz famasa. A, bo to jest znów ta lokacja, stary, z tymi skrzynkami. Może tu jest jeszcze. Wiesz, tu drzwi otworzył, fuck, kto to był? Ja. No tu się drzwi zdalnie otwiera. O, jest skrzynka u góry też. Dobra, jest old AK. Masz dwa amunicje i amunicja do shotguna. Ty chyba amunicję do shotguna brałeś, nie? Tak, ja chcę mam do shotguna, no. Gdzie to masz do shotguna? U góry. O, shotgunik, ja kocham shotgun, stary. To jest moja ulubiona broń. Ale mnie zlagowało, o masakra. Ej. Jeszcze tutaj masz? Okej, okay, czyściutko, nie? Lecimy? Mhm. Ale to lecimy, dawaj. Sushibo, bo chcę sobie statystycznie to obliczyć. Możesz powtórzyć, ile reklam i jak często je puszczasz? Jak są? Ja je puszczam nawet jak ich nie ma. Ja puszczam reklamy co pół godziny, jak puszczam. I jest to 6 reklam, bo to jest 3 minuty. Mówiłem o tym w filmie wczoraj na YouTubie. Sushi, nie, bo? Ja wziąłem sobie jakiś AK, coś tam, nie chciałem famasa. To był famasik, kurczę, aha, no okej. Okay. Ale bez amunicji, tak? Nie, to było mu do niego właśnie, wiesz? A, nie chce mi się już wracać, szczerze powiedziawszy. Okej. Okay. Ale żeśmy go załatwił. Że fajnie by się oglądało gry, gdybym brał do losowych ludzi, a nie, że jesteście ze żmijem jakimiś młodymi wilkami strzelającymi w zasadzie tylko na zlecenie. No nie, no to nie o to chodzi, no. Po prostu, co, ja już to czuję, że jaki koleś będzie z nami bije. Nie wiem, po prostu, nie lubię czegoś takiego, no nie lubię, no. Nie lubię sytuacji, w których ludzie zachowują się tak, jak ja bym był streamerem i przychodzą, bo ja streamuję i chcą ze mną biegać, bo ja streamuję. Z każdym randomem się mogę, kurde, zakolegować na serwerze i biegać, ale nie z ludźmi, którzy przychodzą, bo mam streama i tyle. Idziemy na zamek? Też nie lubię, jak jakieś full staffy się nagle pojawiają, wiecie, łażą, no. Łażą po serwerach, lutują sprzęt, a później przychodzą i mi chcą coś dawać, no. Zero zabawy w ogóle. Czy idziemy na zamek? Nie, olać zamek, wiesz, tutaj będzie lotnisko dalej. Czekaj, tylko muszę zobaczyć, gdzie my dokładnie biegniemy. Jakieś no dobra, dobiegniemy do tego lotniska. Jest jakiś... A, no okej. Okay. A ja się nie dziwię, że ktoś tak robi, jak go wtedy zabijam. Ja się nie dziwię, że ten koleś tak zrobił, a on nie powinien się dziwić, że dostał kulę. To nie chciałem. Później cały serwer biega i to jest denerwujące, nie? Ja chcę sobie pograć w Breaking Point, a se kurde gram w Zagraj z Soem Breaking Point. 30 osób cię goni i chce być swoim kolegą. Albo z drugiej strony lata za tobą grupa, ogląda streama i cię próbuje zastrzelić, no. Tyle. Oj.
Ale następnym razem musicie krzyczeć soi, no. Soi, soi, soi. Jest soj, taka możliwość, że słowo soi was uratuje. Albo po prostu strzelajcie do nas, piersi. No. Co będzie słabe. Soj, soj, soj. O, czy będziemy biec w prawo tam, o. No, żmij robił to samo w Orzi, ale wtedy ja byłem młodszy o rok i po prostu tolerancyjny byłem dla takiej sytuacji. Dokładnie. Dzięki temu jestem tutaj. Czuję, no, że to jest tak, Niberta. Tak jak Czatas napisał, można podbić i coś wymyślić z jakimś tak ciekawym tekstem, nie wiem, zainteresować swoją sobą. Nie. Ale jak ja już słyszę, że ktoś podbija taki i następny i pierwsze co powie to: masz streama? Pozdrawiam mamę. Co ci się tu tak podobało? Chłopie, ile jedzenia to razem. Będziesz się dzielił później. Dobra, biegniemy dalej. Teraz patrząc na mapę musimy pobiec w prawo. Nie, w lewo. Tak, wiadomo. W lewo jest lotnisko i tam ostatnio helkę znalazłem, może jest. I będzie. A, że nie ma nie kłamać, że teraz nie jestem tolerancyjny, bo toleruję żmija. Kurde, no dobra, no jestem trochę. Moja tolerancja się na żmija wyczerpała rok temu. So, jeszcze jak ten, to ja byłem Megan Fox, dlatego Soul chciał z nim grać. Dokładnie, żmiju był przecież ten, Megan Fox i ogólnie wtedy Transformersy wyszły. I ja wtedy mówiłem seks. O. Zaraz będziemy mieli, mój drogi żmiju, lotnisko. Tam będę skupiony i będę po domach wbijał. Będę wbijał, bum, shotgun, left, leżę. Kiedyś dwóch typów zapiję shotguna. Od tamtej pory mi się podoba shotgun. Wiesz, czy nie wiesz? Mhm. Jak tam tłuszczyki? No, tłuszczyki są dobre tutaj, a muczynicą, muczczą. Pytanie jeszcze raz do osób, które tam gdzieś na YouTube'a teraz w ostatnie pół godziny zaglądały. Czy mieliście info, że streamuję na moich filmach, że jest stream? O, jest helikopter, wiesz? Co ty pieprzysz? Fajnie. No stoi, bo tu jest dużo industriali na tym lotnisku, może coś znajdziemy. A no jest. Dobra, ja wyciągam broń. Nie, grubo krojony nie w Chorwacji, on był nad polskim morzem chyba, nie? Czy do Chorwacji jechał? Nie wiem. No, chyba nad Polski jechał. Brzmi, ty jeszcze nie spotkałeś grubo krojonego, myślę, że się, że będziecie wam razem dobrze. Okej. Okay. Wyciągam broń. I ile? Dobra, działający. Serio? Bez paliwa, tak. Trzeba po paliwo skoczyć. Tutaj w tych barakach blisko. Musimy tylko na jedną rzecz uważać. Wszystkie drzwi są otwarte od baraku, więc ktoś tu może go naprawiać. Instalacja, którą on ma uszkodzoną, nie jest wymagana do lotu. Ale może już pobiegli na stację benzynową obok, która jest jakby dalej w tą samą stronę, w którą żeśmy biegli, to po prostu po drugiej stronie tej bazy. Czaisz, Miu? A. Teraz musisz kanistry znaleźć. Dobra, już mam toolboxa i mam elektronik, czyli mam awionikę do niego. Ja mam glass panel. Fiber, tam jest wszystko naprawione, możesz sobie jedynie szyby poszukać, wiesz? Toughened glass panel, mam tu dwa. Dobra. Może wejdę na dach i będę szukał kogoś. Stary, kanistrów poszukaj. Oni mogli pobiec do tego miasta obok, bo ja bym tak zrobił. Patrz tam w pole. Czy nikogo nie ma? Chyba, że nie wiesz o której stronie mówię, to powiedz, że nie wiesz o czym mówię. Dobra, mam fuel can. Jeden, tu dwa fuel cany i jesteśmy w stanie dolecieć. Nie, to nie ma być tak, że osoby, które mnie subskrybują, dostają powiadomienie, że jest live na Twitchu. To działa tak, że jak odpalacie film, to macie na ekranie informację, że taki jakby adnotację, że jest live.
Dobra, idę do tej miejscowości, idę do tej drugiej tej bazy. Za ulicą. Idziesz do tego miasta? Nie, nie, gdzie ty baraki, jesteś. No te baraki tutaj idę. Olej te baraki, tam nic nie ma. Śmieci. Naprawiamy helikopter i ten. I odlatujemy stąd na fajny lucik do raro, wiesz tam, gdzie rarowy sprzęt leci, a nie śmieci. Okej. Ja bym już biegnę polem do stacji benzynowej. Więc z tobą? Chcę zostać i płynąć salki. Słyszysz? Ja zostanę, będę. Żebyście dostali info o streamie na filmie, musicie sobie. Nie. Żeby dostać info o streamie na filmie, to wystarczy wejść na YouTube'a i odpalić ten film. To słyszysz? Co ty, Kostur, coś podkręciłeś? Ja zostaję, będę pilnował helki tutaj. No to pilnuj, weź się gdzieś z kamp. Wojtek! Czekajcie, teraz sprawdzimy jeszcze raz to. Ustawimy. Ustawienia. Swoją drogą, ja tego nigdy nie wyłączałem. Nie wiem, w jaki sposób to się wyłączyło samo. Details, enable. A może oni to uszkodzili, przy jak była ta opcja eksportowania, bo przecież zmodyfikował teraz Twitch. Wiecie, usunęli opcję eksportowania na YouTube czasową. Okej, okay, so, lepszej miejscówki nie mogę mieć. Jestem na wieży. Także ja tutaj będę patrzył, kto się będzie podchodził do tej helki. Jak coś, to będę strzelał z pistoleciku do nich. Tylko, czy wiesz może, czy tą szybę da się rozwalić tutaj w... tym? W czym? Na tej wieży? Czy co się da szybę na jakiejś wieży rozwalić? Myślę, że jak zaczniesz strzelać, to tak, ona pęknie chyba. No, bym sobie ją rozwalił shotgunem, wiesz? Jakiś walec chyba jeździ przed moim domem, nie? Skrzyneczko, fuck, nie zauważyli. Dobra. O kurde, Saul został zabity. Coś mnie zabiło, ale nie wiem co, nic nie zrobiłem, ani nikt nie strzelał. Chyba, że ktoś mi heada wsadził konkretnego żmiju. Wiesz? Nie, co się stało, bo ty nagle się pojawiłeś po drugiej stronie mapy. Teraz zacznij. Się pojawiłem, bo jestem, stoję na respie, wiesz? Żmiju, możesz biec do tego, możesz biec do mojego ciała, tam do wioski, zebrać kanister z niego szybko. No. Boxa, awionikę i do tego helikoptera i jak zatankujesz, to możesz po mnie podlecieć, nie wiem czy dasz radę. Myślisz, że dasz, czy nie? No postaram się, tylko nie wiem, gdzie ty padłeś. Wiesz, no to jest pytanie. No w tej wiosce widziałeś, gdzie biegłem. No to ja tam będę leżał zaraz przy tym, przy dystrybutorach, wiesz? Okej. Okay. Najwyżej po mnie przylecisz. Jeśli ci się uda, jeśli ci się nie uda, to ten... Ostatnio ktoś mówi, że na schodach, schody go zabijały, może to coś takiego. Czekajcie. A jak się tankuje ten?
No, jak się da zatankować te fiulkany? A co, jesteś już tam? No. Inwentory naciskasz i dwa razy na fiulkan przy stacji to ci napełni. Masz? Już tu biegnę. Nie, tak skarpeta. Widzisz, jak ty to pięknie wyliczasz? Wszystko. Tak, słuchaj, ktoś tutaj strzela. Gdzie strzela? Aha, czyli ja kulę to zebrałem w głowę. Chyba za. No ale bo jak ci się uda, wiesz, odlecieć i napełnić, to odlecisz tym helikopterem, tylko musisz go na tej stacji natankować, bo za daleko na jednym kanistrze nie polecisz, tak? Czaisz, o co chodzi? Ale to nie jest tak prosto zabić kogoś w helikopterze. No chyba, że koleś jest dobry, bo mi w sumie heada wsadził, to możliwe, że cię zestrzeli z pilota. To wtedy skończymy grać. Może ci się uda, Szmił, próbuj. Dobra, jestem w zatoce, biegnąc do tego miasta, wiesz, Miu? Standardowo. O nie, to jakieś jezioro jest. Nie wiem, gdzie ja jestem, biegnę. W głąb lądu. Czy jakaś klasa na Breaking Pointie ma na start mapę w New Haven? Ma. Chyba Nomad, albo coś takiego, nie wiem, czy oni nie mają mapy. Trzeba przeczytać. Oj, dostałem jednego strzała i koniec, masakra. Jednego typa zabiję, wiesz? Jednego typa mi się udało zabić, ale już niestety drugiego nie. Co, a dobry bitrate masz, bo pikselozę mam. Jak dasz na source, to ci stary wysadzi komputer. O co, zmieniamy grę, bo już się no zrobi. Dobra, aha, czekaj, co? Zginąłeś, no tak, no to dobra. To moi drodzy, czekajcie, zatrzymujemy to nagranie.